Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica ogłosiły wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Po rezygnacji z urzędu wieloletniego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca 9 maja odbędą się tam przedterminowe wybory. Były prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc widzi w roli swojego następcy Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości. Jednak o tym, kto nim zostanie, zadecydują mieszkańcy Rzeszowa. Wspólnego kandydata przedstawia lewicowa opozycja. To Konrad Fiołek. Ma on poparcie Koalicji Obywatelskiej, ugrupowania Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy. To wielka odpowiedzialność. To wielka, wielka odpowiedzialność. Ale tej odpowiedzialności się nie boję. Konrad Fiołek to wiceprzewodniczący Rady Miasta w Rzeszowie. Będzie symbolem porozumienia w opozycji, mówi szef Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jestem przekonany, że Rzeszów będzie właśnie takim miejscem, w którym wspólnie opozycja, opierając się o te elementarne wartości, odbije z rąk ludzi, którzy nie rozumieją, czym jest demokracja, czym jest samorząd. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ocenił, że Konrad Fiołek spełnia wszystkie warunki, których oczekiwał od dobrego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Że nie będzie przywieziony w teczce z Warszawy czy skądinąd, że będzie samorządowcem, że będzie wskazany przez lokalne organizacje. Opozycja widzi w zjednoczeniu szansę na zwycięstwo. Szymon Hołownia swoim poparciem podważa autonomię swojego ruchu, mówi socjolog Grzegorz Wiński. Oddaje pole. Nie walczy o własnego wyborcę, tylko wskazuje, bo my żeśmy doszli do pewnego porozumienia. Jest pytanie, komu na rękę jest naprawdę to porozumienie. Ja nadal uporczywie twierdzę, że największe profity z tego porozumienia będzie miała Platforma Obywatelska. W czasie protestów organizowanych przez skrajną lewicę obecny kandydat lewicowej opozycji Konrad Fiołek zasłynął z wulgarnych słów na portalu społecznościowym. Przewodniczący Rady Miasta przyznał, że wulgaryzmów użył świadomie. Kluby koalicji rządzącej pobierają różnych kandydatów. Solidarna Polska popiera wiceministra Marcina Warchoła, a PiS wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart. Nie obawiamy się przegranej z opozycją, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Anita Czerwińska. Jestem dobrej myśli. Nasza kandydatka jest zdecydowanie najlepsza. Konfederacja także wystawia swojego kandydata, to Grzegorz Braun. Rzeszów to stolica Podkarpacia, województwa, w którym tradycyjnie wygrywa prawica. Jednak Rzeszów jest wyjątkiem. W mieście duże poparcie ma lewica. Wyniki przedterminowych wyborów w Rzeszowie nie będą odzwierciedlać nastrojów politycznych w Polsce, mówi politolog profesor Robert Alberski. Wybory w Rzeszowie na pewno są wyborami prestiżowymi dla wszystkich partii. Natomiast wynik tych wyborów w żaden sposób nie będzie reprezentatywny dla jakby układów sił politycznych w Polsce w ogóle. Dlatego, że województwo podkarpackie to jest właściwie bastion PiSu. Zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego przedterminowe wybory w Rzeszowie odbędą się 9 maja.